następnie mamy wykres funta do dolara, który miał nieco mniejszy zasięg ruchów, przynajmniej w dniu wczorajszym, niż miało to miejsce na euro-dolarze. Widzimy, że cena znajduje się w tej chwili w lokalnej konsolidacji pomiędzy dwoma poziomami oporu 1,6344 oraz 1,6283, gdzie wypadają dosyć spore zgrupowania zniesienia Fibonacciego. Tak więc naturalnie w tej chwili oczekuję wybicia z tej konsolidacji, która zapewne wskaże kierunek dalszych notowań, przynajmniej na zbliżające się dni. Jeżeli oczywiście wybijemy cenę dołem, wtedy oczekuję kontynuacji ruchu spadkowego przynajmniej w okolice 1,6190, gdzie wypada zniesienie Fibonacciego 23,6%, przepraszam, z takiego dłuższego, długoterminowego mierzenia Fibonacciego. To jest pierwszy poziom docelowy dla niedźwiedzi i cena do niego ma około 80-90 pipsów po przebiciu tego poziomu. Inaczej sytuacja nieco kształtuje się z wybiciem popytowym, z przebiciem górnego ograniczenia tej konsolidacji, gdyż poziomy, jakie określałem, znaczy strefę, jaką oceniałem jako docelową, znajduje się już niewiele wyżej, gdyż uważam, że cena w pierwszej kolejności powinna przetestować nam przebitą linię trendu wzrostowego od dołu. Tak więc to pierwsze miejsce, które tutaj zaznaczyłem sobie kółeczkiem, praktycznie już się nie zrealizuje, gdyż no, dynamika ruchu nie okazała się być na tyle silna. Tak więc kolejnym miejscem, gdzie może nastąpić ten test linii trendu wzrostowego, która jest obecnie przebita od dołu, no to będzie konfluencja kolejnych trzech współczynników Fibonacciego, które wypadają w okolicy ostatnich szczytów na poziomie 1,6410. I w tym miejscu może nastąpić potencjalny test linii trendu wzrostowego od dołu. Oczywiście w pierwszej kolejności musimy się wybić z tej lokalnej konsolidacji. Naturalną konsekwencją w tym przypadku będzie kontynuacja ruchu w kierunku północnym i w dalszym ciągu pierwszymi docelowymi poziomami dla funta do dolara w ujęciu przynajmniej średnioterminowym. To jest w pierwszej kolejności maksimum, które zostało utworzone 18, właściwie to już jest 19 września na 1,6520 i docelowo uważam, że największe odbicie, największa szansa na reakcję będzie w okolicy szerokiego poziomu oporu na 1,6630, okolice 1,6630.